Cześć! Stalker 2 ma kolejną, ostateczną rzekomo tym razem datę premiery. Rzekomo mieliśmy sobie pograć już nawet w pierwszym kwartale tego roku, no ale chyba nikt w to tak naprawdę nie wierzył. GSC Game World nagle ni z gruchy, ni z pietruchy zaskoczyło nas informacją, że jednak, może nie w pierwszym kwartale, ale i tak, jeszcze w tym roku zagramy w drugą część ich flagowego tytułu. I nie wiem jak wy. Dla mnie pierwsza część ogrywana jeszcze za czasów Szczyla, jakoś w liceum, no to tylko przyjemne wspomnienia, ale i miejscami też przerażające przeżycia. Minęło tyle lat, a pierwsze spotkanie z tą telepatyczną gnidą tak naprawdę utkwiło mi w pamięci do teraz. A jeżeli tak naprawdę to nie nasza postać jest przez niego atakowana, a nasz własny mózg? Ma to sens. Perypetie odnośnie wydania drugiej części gry zaczęły się dawno, bo jeszcze w 2018 roku, kiedy to otrzymaliśmy pierwsze zapowiedzi. Czasy były nie najgorsze. Zapowiedziano Stalkera 2, a na rynku pokazały się takie gry jak Red Dead Redemption 2, Spider-Man czy God of War. Dwa lata później dopiero pokazały się pierwsze poważniejsze materiały, chociaż nadal tak naprawdę nie pokaz rozgrywki. I dopiero tak naprawdę 2,5 roku temu, dokładnie 13 czerwca 2021 roku, pokazany został reżyserowany, co prawda, ale nadal imponujący wtedy zwiastun pokazujący rozgrywkę. Wtedy mogliśmy wysnuć pierwsze wnioski, że niczym w jedynce gra może nie będzie wybitnie stawiała na naszą zręczność małpy i siłę słonia, ale o wiele bardziej skupiała się będzie na dostarczaniu bodźców naszym zmysłom. Klimat. Niby błahe, prawda? Ale czy to właśnie nie przede wszystkim klimat sprawiał, że potyczki z krwiopijcą czy kontrolerem w pierwszej części były jakie były, czyli zapadające w pamięć? Czy to nie on właśnie sprawiał, że przemierzanie zony i odkrywanie nowych tajemnic, które przed nami skrywa, było tak satysfakcjonujące? Inna kwestia, że o ile oczywiście zwiastuny rozgrywki zawsze, zawsze należy traktować z przymrużeniem oka, jeśli chodzi o grafikę, no to i tak już nawet 2,5 roku temu było widać, że Stalker 2 zmieli nasze procesory i stopi karty graficzne. Ja już teraz wiem, że mimo, że mam piec na pelet, to na zimę będę odpalał Stalkera 2 i grzał tym chałupę, nie? Szczególnie, że moja konfiguracja, co prawda, nadal ładnie się trzyma, a szczególnie jeżeli chodzi o wymagania, Ryzen 5 2600, GeForce 2070 i 32 GB RAM sprawia, że według póki co podanych informacji wyciągnie na Full HD nawet i 30 klatek, słuchajcie. Jeżeli chodzi o same zwiastuny, no to wystarczy powiedzieć, że pojebało mnie na tyle, że postanowiłem, uwaga, w 2021 roku zamówić kolekcjonerkę za 1500 zł. Długo czekam, prawda? No ale na szczęście płatność przy odbiorze przynajmniej tyle dobrego. No ale sami spójrzcie, że to kompletne giga wypasione wydanie kolekcjonerskie, a nie takie standardowe dziś wydanie, że duże pudło, mała figurka, no i jeszcze bez płyty w środku. Przecież to patologia jakaś. I potem stało się to, czym żyliśmy. I czym w sumie żyjemy nadal, atak Rosji na Ukrainę. Proces powstawania stanął w miejscu. Ważniejsze od pracy oczywiście było ratowanie swojego życia, rodziny, dobytku. Niektórzy deweloperzy stracili życie, nie trudno się wszak dziwić, że mimo zapewnień studia, w powstanie Stalkera nikt tak do końca nie wierzył, biorąc pod uwagę okoliczności, a nawet jeśli, no to nie w jego rychłą premierę. Gra miała wyjść w pierwszym kwartale tego roku, co już powiedziałem na samym początku, i cisza. Zaczął się rok 2024, nadal bez oficjalnej daty premiery. Dwa tygodnie temu jakoś robiłem takie zapowiedzi. Stalker się tam nie znalazł, ponieważ nie miał potwierdzonej daty premiery. I nagle właśnie na Twitterze czytamy post twórców, w których dziękują oni za wsparcie, miłe słowa oraz za wrażenia, gdyż jeździli oni po świecie i dawali pograć niektórym wybranym i zbierali feedback. Dalej, co najważniejsze, czytamy: w trakcie tego wymagającego procesu deweloperskiego zrozumieliśmy, że czas jest dla zespołu najważniejszy. Widząc zakres dopracowania i rozumiejąc, że nie możemy zbytnio naciskać na cierpliwość, byliśmy absolutnie oddani wydaniu gry w pierwszym kwartale 2024 roku i pracowaliśmy bardzo ciężko, aby dotrzymać tego terminu. Nie zmienia to jednak faktu, że na początku tego roku wciąż byliśmy świadkami pewnej ilości niedoskonałości technicznych, które sprawiają, że Stalker 2 jest poniżej oczekiwanych standardów ostatecznego doświadczenia, na które czekają nasi fani.
Chociaż nie ma absolutnie żadnego sposobu, aby kolejne opóźnienie brzmiało mniej mrocznie, zdecydowaliśmy się jasno określić powody, dla których odłożyliśmy grę w celu kolejnej fali dopracowania. Ostateczna data premiery Stalker 2 Heart of Chernobyl to 5 września 2024 roku. I jak dobrze wiecie, ja osobiście zdecydowanie wolę takie wyjaśnienie powodu opóźnienia, chociaż no nie będę jakoś chyba bardzo kontrowersyjny, stwierdzając, że akurat ci twórcy mają taką swego rodzaju ochronkę pod tym względem, a mimo to napisali, że się po prostu nie wyrobili. Takie komunikaty mają jednak swoją wagę. Skoro mamy przeniesienie daty na trzeci kwartał, powtarzam, 5 września tego roku, i jest to tłumaczone tym, że no potrzeba więcej czasu, aby grę dopracować, naprawić w niektórych aspektach, to jakiekolwiek niedopracowanie, jakiekolwiek bugi wrócą po premierze ze zdwojoną siłą po takim komunikacie. Samego Stalkera 2 kupimy wtedy na Steamie, Epiku, Gogu, Microsoft Store oraz Xboxach serii S i X. Niebieski obóz musi obejść się smakiem. Jakoś tak mam jednak dziwne wrażenie. Nie wiem, może to dlatego, że zobligowałem się do zapłacenia 1500 zł za kolekcjonerkę, że mimo wywrotu życia dla twórców, jakim jest wojna, śmierć bliskich, naloty, wybuchy i ogólna katastrofa, jaką wszak jest wojna, to mam wrażenie, że Stalker 2 okaże się i tak lepszą grą niż tworzony w wygodzie i ciepełku Starfield. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że razem spotkamy się w Zonie już we wrześniu tego roku, a póki co trzymajcie się ciepło. Cześć!